z okazji Tygodnia Bibliotek rozmawiamy z naszymi czytelniczkami, naszymi czytelnikami o książkach i o czytaniu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Joanna Kuźniewska. Co dla pani znaczy hasło "Znajdziesz mnie w bibliotece"? Z czym się pani kojarzy? Dzień dobry. Znajdziesz mnie w bibliotece na pewno wtedy, gdy jest tutaj organizowane wydarzenie. Spotkanie z autorami, wystawa, czy w ogóle rozmowy z ciekawymi ludźmi. Wtedy na pewno znajdziesz mnie tutaj właśnie w bibliotece. Powiem szczerze, że te wydarzenia są dla mnie bardzo interesujące i też wybieram sobie te spotkania, które chciałabym odbyć tutaj. Planuję sobie cały ten jakiś określony czas po to, żeby rzeczywiście móc tutaj przyjść wtedy, kiedy dzieją się takie no, inspirujące dla mnie spotkania. Czyli na pewno wtedy znajdziesz mnie w bibliotece. Czyli to jest to, za czym wszyscy tęsknimy. Tak. Spotykamy się z okazji Tygodnia Bibliotek, więc wracamy do tematów książkowych. Jaka książka znaleziona w bibliotece, bądź nie, bądź kupiona, pożyczona od znajomego, była dla pani najbardziej wciągająca, najciekawsza? Nie wiem, czy potrafię wybrać jeden tytuł, bo przeczytałam wiele książek, które w jakiś sposób wpłynęły na mnie, czy zmusiły mnie do jakiejś refleksji. Nie jestem pewna, czy potrafiłabym wybrać jakiś jeden tytuł. A może jakaś rekomendacja z ostatniego czasu? Ostatnio oczywiście zaczytuję się w Bondzie, Katarzynie. Uwielbiam jej kryminały. Lubię powieści Katarzyny Puzyńskiej, czyli też kryminał. Myślę, że to jest akurat taki gatunek, który w tej chwili jest dla mnie taki lekki, łatwy i przyjemny, jeśli można tak nazwać w ogóle kryminały. Ale to takie dla mnie właśnie czytadła, na które mam czas, do których nie muszę się jakoś specjalnie przygotowywać, o tak może powiem. Spojrzałam teraz tutaj na półkę oczywiście, pana Larka chętnie czytam. Także to są te rzeczy, które w tej chwili są gdzieś tam u mnie na półce, w zasięgu ręki, na stoliku nocnym. No niestety mam taką wadę, że ja lubię wracać do książek, dlatego jestem takim trochę kiepskim czytelnikiem, jeśli chodzi o wizyty w bibliotece, tak pod tym względem. Bo lubię mieć książki pod ręką, lubię do nich wracać, więc no, taka ta moja rekomendacja będzie może nie do końca właściwa, ale samo czytanie oczywiście uwielbiam, zresztą uważam, że zdecydowanie za mało czytam. To znaczy mam za mało czasu na to, co bym chciała czytać, a może tak. Nie wiem, co jeszcze mogłabym polecić. Ja też wracam do klasyki. Ja po kilka razy już czytałam i Chłopów Reymonta, i Lalkę, i ciągle od nowa zaczytuję się w Granicy Naukowskiej. No po prostu te rzeczy mnie jakoś fascynują, zawsze mnie skłaniają do refleksji, jakby od nowa poznaję jakieś tam aspekty, których gdzieś tam wcześniej nie zauważałam, tak? No wracam do książek i to jest taka ogólna moja przypadłość, że lubię mieć książki pod ręką właśnie z tej przyczyny. Czyli wynika z tego, że dojrzewamy do pewnych lektur i zmienia się nasze odczytanie, kiedy wracamy po jakimś czasie. To jest bardzo ciekawy wniosek. Troszkę już o tym pani powiedziała, o sposobie czytania, bo teraz sposoby czytania stają się bardzo różnorodne. Możemy wybrać e-booka, audiobooka, czytać przed zaśnięciem, czytać na telefonie w kolejce do lekarza. Jak pani lubi czytać? Ja czytam książki. To znaczy lubię mieć papier, lubię zapach książki, wącham często nowe książki, także ja lubię mieć rzeczywiście książkę w ręce, a czytam wtedy, kiedy mam czas, nie przed zaśnięciem.
nie przed zaśnięciem, lubię czytać po południu, lubię czytać gdzieś tam schowana, ukryta w ogrodzie, pod drzewkiem, czyli absolutnie wtedy, kiedy mam ten czas na relaks. To jest taki dla mnie czas relaksu i znajduję sobie takie zaciszne miejsce w domu zawsze gdzieś, gdzie się chowam z książką. Świetnie. I z okazji Tygodnia Bibliotek musimy zadać to pytanie i chcemy je ponawiać właściwie. Dlaczego czytanie jest ważne? Myślę, że czytanie jest w ogóle najważniejsze. W ogóle czytanie. Czytanie ze zrozumieniem także. To jest no, taka właściwie nasza kluczowa kompetencja, czytanie. Czytanie nas uczy, czytanie nas relaksuje, czytanie skłania nas do jakiejś refleksji, tak, do przemyśleń. Uważam, że czytanie jest naprawdę bardzo ważną taką umiejętnością. I myślę, że mimo wszystko, mimo takiego naszego tutaj trochę narzekania, że młodzi ludzie nie czytają, ja widzę, że czytają. Być może nie są to rzeczy, które byśmy uznawali za wartościowe, ale generalnie czytają sporo, czytają na laptopach, tak, na komórkach czytają różne rzeczy, artykuły, to też już jest dużo. Moim zdaniem to też już jest dużo i ja się z tego cieszę, że jakoś to czytanie ciągle jest wartościowe. Myślę, że teraz jest też w modzie czytanie, że to rzeczywiście jest modne. Jak się można pochwalić, co się ostatnio przeczytało i jak rozmawiam z młodymi ludźmi w szkole na przykład, to mimo wszystko młodzi ludzie czytają książki. To jest dla mnie takie naprawdę pocieszające. Bardzo miło to słyszeć, bo dla nas moda na czytanie jest ponadczasowa i ponieważ w tym okresie szczególnie tęsknimy za czytelnikami i za autorami, jak Pani wspomniała na początku, każdego naszego rozmówcę prosimy na zakończenie o zaproszenie innych do biblioteki. Z przyjemnością. Zapraszam wszystkich do odwiedzin naszej tutaj Zagórowskiej Biblioteki z wielu przyczyn. Nie tylko dlatego, że znajdziemy tutaj mnóstwo interesujących pozycji książkowych, ale przede wszystkim dlatego, że jest tutaj absolutnie niepowtarzalny klimat. Jest bardzo kameralnie i naprawdę tutaj można znaleźć chwilę taką złapać dla siebie. To jest takie niezwykle cenne. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za zgodę w nagraniu. Dziękuję bardzo.